11 tom, 28 sierpnia 1912. Miłość ożywiona i zasilana wolą Bożą przemienia duszę w Boga. Kiedy trwałam w swoim zwyczajowym stanie, gdy tylko przyszedł mój zawsze ukochany Jezus, powiedział do mnie: Córko moja, inne cnoty, choć są szlachetne i wzniosłe, zawsze odróżniają stworzenie od Stwórcy. Tylko miłość przemienia duszę w Boga i zespala ich w jedno. Tak więc tylko miłość triumfuje nad wszystkimi ludzkimi niedoskonałościami. Tylko miłość trawi to, co ją powstrzymuje, aby dusza mogła przyjąć życie Boże w Bogu. Ale nie można powiedzieć, że jest ona prawdziwą miłością, jeśli nie otrzymuje od mojej woli życia i pokarmu. Tak więc to moja wola, złączona z miłością, rzeczywiście przemienia duszę we mnie. Dusza jest w ciągłym kontakcie z moją mocą, świętością i ze wszystkim tym, czym jestem. Może więc powiedzieć, że jest moim drugim ja. Wszystko jest drogocenne i wszystko jest świętością dla tej duszy. Można powiedzieć, że jej tchnienie lub kontakt z ziemią, po której chodzi, są cenne i święte, gdyż nie są niczym innym jak owocem mojej woli. Następnie dodał: Och, gdyby wszyscy znali moją miłość i moją wolę, przestaliby polegać na sobie, a tym bardziej na innych. Ludzkie wsparcie by się skończyło. Och, jakby wielu uznałoby je za nieistotne, bolesne i niegodne. Wszyscy polegaliby tylko na mojej miłości, ponieważ jest czystym duchem, niezawierającym materii. To też byliby swobodnie wsparci na mnie i uzyskaliby efekty, których pragnęli. Córko moja, miłość pragnie znaleźć dusze opróżnione ze wszystkiego. W przeciwnym razie nie może przyodziać je w szatę miłości. To tak jak z człowiekiem, który chce założyć strój, ale strój ten jest zapełniony w środku. Nie może go zatem założyć. Próbuje wciągnąć rękę i znajduje przeszkodę. Tak więc biedulek musi go odłożyć lub się skompromituje. Tak samo jest, kiedy miłość pragnie przeodziać w siebie duszę i kiedy nie znajdzie duszy całkowicie opróżnionej ze wszystkiego. Wtedy rozgoryczona wycofuje się. Fiat.